Miłość jest jedyną rozsądną i satysfakcjonującą odpowiedzią na problem ludzkiej egzystencji. Tak napisał Erik Fromm w swojej książce o sztuce miłości, ale my zamienimy miłość na sztukę, na twórczość. Twórczość jest jedyną rozsądną i satysfakcjonującą odpowiedzią na problem ludzkiej egzystencji. Bardzo często mówi się, że miłość to sztuka. I tak dzisiaj to potraktujemy. Wyobraźcie sobie kogoś, kogo uznajemy za geniusza, za wielkiego mistrza w twórczości tego, czego się podejmuje. Jest to osoba, która dedykowała swoje całe życie. Nie robi tego tylko w momencie, kiedy ma wolny czas lub ma przypływ weny, albo pojawił się wolny, nudny weekend, no to postanawia coś namalować albo zagrać na pianinie. Nie, jest to osoba, która poświęciła swoje całe życie, dedykowała dużą część życia temu właśnie zakresowi. Wyobraźcie sobie pisarza, który powiedziałby: jestem pisarzem. Człowieka sobie wyobraźmy, nie pisarza. I czy byłby to ktoś, kto przez całe życie napisał 3 wierszyki, 15 wypracowań, ale wszystkie w szkole, a tak to pisze maile, na Messengerze i na Tinderze. Dzisiaj każdy z nas potrafi pisać, nie jest to nic wielkiego, więc nie uznajemy kogoś, kto potrafi składać litery, zna alfabet, no i te litery składa w słowa, jako kogoś, kto jest pisarzem. Za pisarza uznam kogoś, kto jest ciągle pisarzem. Widzi świat w taki sposób, aby przekuć to na tekst pisany. Pisze nieustannie. To samo możemy przenieść na miłość, no bo jeżeli miłość będę traktował jako coś przypadkowego i tylko w trakcie przypływu weny, to raczej nie zbuduje z nikim pożądanej i szczerej relacji, no bo to będzie miłość z doskoku, miłość weekendowa albo miłość oparta na wenie. A zobaczcie, że bardzo często sztukę i tworzenie określamy jako: nie mam weny. A czy w miłości można nie mieć weny? Albo w pracy można nie mieć weny? Miłość to jest ciągłe podnoszenie swoich umiejętności. No i sztuka też jest i tworzenie podnoszeniem swoich umiejętności, ale jak podnosić swoje umiejętności, skoro dzisiejszy świat i nasza kultura przeszkadza nam w tym, nawet chociażby ten film odciągać możecie od tworzenia, no bo zamiast tworzyć oglądacie to, co ja tutaj gadam, ale zobaczcie, social media, tam ciągle coś nas rozprasza. Ja jak przeglądam, to bardzo często podświadomie porównuję się z innymi, że jestem gorszy, niedostatecznie fajnie tworzę, a mógłbym mieć lepiej ułożone włosy i tak dalej. I to spływa na mnie podświadomie, mimo że na co dzień o tym nie myślę, że mam, nie wiem, krzywo ułożone włosy. Pojawiają się te rzeczy, które są ważne dzisiaj niby. Pieniądze, sława, bycie wielkim, pokusy, przez które rodzi się niepokój. A co jak nie zdobędę sławy? A co jak nie zdobędę wielkich pieniędzy? A co jak uznają mnie za przegranego? Pojawia się niepokój, a ten niepokój najłatwiej jest zagrzebać, po prostu nie robiąc tego, bo wtedy nie narażamy się na nic. Przygotowałem darmowego e-booka Twórz Więcej, w którym wyjaśniam, dlaczego mało tworzysz. Żeby tworzyć więcej. Co trzeba zmienić, żeby być bardziej zdyscyplinowanym w tworzeniu. O, nic reklamy. Są 4 rzeczy, które są bardzo ważne w kontekście tworzenia i ich trzeba się trzymać. Pokora, odwaga, wiara i dyscyplina. Będąc pokornym, zna się swoje słabości i to, czego się nie potrafi. No bo jeżeli nie będę pokorny i nie będę otwarty na to, co mnie otacza, to od razu założę, że ja wszystko już wiem, potrafię najlepiej wszystko zrobić, więc nikt nie jest w stanie mnie niczego nauczyć, ani z żadnej sytuacji nie jestem w stanie niczego wyciągnąć. W ten sposób zakładając, wiem, że stworzę coś najlepszego, więc nie przykładam się do tego, żeby stworzyć to inaczej, a może spojrzeć na nowe technologie, nowe metody, nowe trendy, może zaczerpnąć z innych źródeł coś, a może nawet od wielokrotnie mniej doświadczonego muzyka coś wyciągnąć dla siebie, inne spojrzenie. A będąc zamkniętym, każda informacja, która się pojawia, jest odrzucana. Stwierdzam, a po co mi to?
przecież ja wiem najlepiej. Nowe trendy w muzyce? A na co to komu? Przecież ja wiem najlepiej i tak nie powinno się robić muzyki. A może właśnie to jest coś ciekawego, co można wciągnąć na swój grunt i wydobyć jeszcze więcej z tego. Więc trzeba być otwartym, żeby mieć umiejętność ciągłego uczenia się. No bo ktoś, kto jest zamknięty, dużo wolniej się uczy, bo nie dopuszcza do siebie, że czegoś nie wie, że czegoś może się nauczyć, że coś jest ciekawe. A osoba otwarta więcej widzi możliwości i w nowych rzeczach, i w tym, czego nie umie. I nie wstydzi się tego, czego nie umie, ale wie też, co potrafi i jest świadoma swoich zarówno słabych i mocnych stron. Tworzenie i rozwijanie swoich umiejętności jest bolesne. Pojawia się wiele porażek, wiele błędów. No i trzeba być odważnym, żeby wyjść ze bezpiecznej swojej strefy. Trzeba bardzo często robić rzeczy, których wcześniej się nie robiło. Chcę nauczyć się grać na pianinie, które właśnie o tutaj stoi. Muszę podejmować wyzwanie i grać na pianinie, mimo że nie wychodzi mi. Muszę mieć odwagę, żeby publikować swoją twórczość. Muszę mieć odwagę, żeby otworzyć swoje emocje i wyrzucić je na kartkę, pisząc tekst, czy zawrzeć je w muzyce. Muszę mieć odwagę, by być sobą w tym, co tworzę, przyznać się przed sobą, dlaczego, co tworzę. A nie będąc odważnym, na pewno prędzej czy później pojawi się taka sytuacja, w której będzie trzeba przeskoczyć dużą szczelinę i będzie trzeba przeskoczyć odważnie, zdecydowanie, bo pojawi się jakaś przeszkoda, której inaczej nie da się ominąć i będąc nieodważnym, zostanę na brzegu i nie przeskoczę tutaj. Trzecia rzecz to wiara. Jeżeli ja się poddam po 3 piosenkach, które napiszę, albo 3 razy zagram na pianinie coś i powiem, a nie wychodzi mi i nie będę tego grał, to jest niemożliwe, żebym kiedykolwiek się nauczył grać albo tworzyć muzykę. To w jaki sposób ja mam się tego nauczyć, jeżeli ja nawet nie wierzę w to, że jest to możliwe do osiągnięcia przeze mnie. Nie wierzę w siebie i nie wierzę w to, co robię, że ma to sens. Prędzej czy później pojawi się zwątpienie i chęć rzucenia w tego, nawet jeżeli na początku czuję się ogromną zajawę do tego. Ale w jaki sposób można się nauczyć 3 razy zagrając? Jaki sposób można zrobić świetną muzykę, robiąc tylko 2 utwory? Trzeba uwierzyć w to, co się robi, że to ma sens i nawet w tych momentach, kiedy nie idzie, wierzyć, że tylko i wyłącznie poprzez popełnianie błędów, nieudane próby, można się czegoś nauczyć. Trzeba zaakceptować to, że porażka i błędy są nieodzownym elementem rozwijania swoich umiejętności twórczych. Czwarta rzecz to dyscyplina. Ciężko jest tworzyć, kiedy nie ma się wewnętrznej dyscypliny. Kiedy od czasu do czasu pojawia się przy instrumencie czy przy komputerze robiąc muzykę, no tak jak w miłości, jeżeli będę pojawiał się u partnerki raz na pół roku, albo kiedy będę miał tylko ochotę, to na pewno nic z tego nie wyjdzie. Muszę o to dbać. Jeżeli ja na przykład będę chciał tworzyć muzykę tylko przez 16 godzin dziennie, albo przez 18 i spać najmniej jak tylko to możliwe, no to prawdopodobnie będę po prostu niewyspany, więc w konsekwencji będę miał coraz mniej energii, coraz mniej siły, no i odbije się to na mojej twórczości. Bo wcale nie jest tak, że tylko czas poświęcony na tworzenie decyduje o tym, jak dobra powstanie muzyka. Są to składowe takie jak uważność podczas tworzenia, skupienie, zaangażowanie, energia, witalność, które biorą się z innych obszarów życia. Jeżeli na przykład się wypije 10 piw, nie, jakbym wypił 10 piw, to bym wylądował na Ojomie. Jak wypiję nawet 3 piwa, mam bardzo niską tolerancję, to kolejnego dnia mam kaca. No i w tego dnia nic raczej nie zrobię. Nie wyprodukuję utworu, nie pogram na instrumencie. Jeżeli dzień po dniu będę pił, to może obniży się moja odporność, może będę bardziej chorowity, bardziej leniwy, no jeszcze mniej będę tworzyć. Jeżeli będę źle się odżywał, będę jadł jakieś totalnie niezdrowe rzeczy, tłuste, dużo, w randomowy sposób, no to na pewno odbije się to na mojej ociężałości, może nadwaga się pojawi, może spadnie mi motywacja, może będę przez to gorzej o sobie myślał. To wszystko
się odbija na twórczości. Albo na przykład, wróćmy do miłości, na przykład słaba relacja z partnerem, jakieś ciągłe kłótnie, na pewno przełożą się na to, że nie będzie energii na tworzenie. Znaczy, może się ta energia przekuć właśnie na tworzenie opowiadania o tym albo tych emocji, ale jeżeli będzie to trwało długo, to prawdopodobnie skończy się to źle, no bo zamiast tworzyć, trzeba poświęcać czas na naprawianie relacji. Przypominam o mojej książce. Gdzie ona jest? Książkę cały czas możecie zamawiać, po prostu twórz, w której więcej mówię o tego typu rzeczach, jak zmienić swoje podejście do tworzenia i dzięki temu tworzyć więcej. Książka jest dostępna, link jest w opisie. Dopiero tak naprawdę w ostatnim okresie tworzę bardziej świadomie i więcej. Jestem w stanie na przykład ćwiczyć coś, o czym marzyłem, czyli granie na pianinie. Zawsze o tym marzyłem, ale nie robiłem tego, bo się bałem. Miałem niepokój, nie byłem zdyscyplinowany też w innych obszarach życia. Chciałem uczyć się śpiewać, ale nigdy tego nie robiłem, bo się bałem, że mi nie wyjdzie, że nie zdobędę odpowiedniej popularności na swoim śpiewie. Odkąd coraz bardziej zaczynam to kontrolować i wierzyć też w siebie, wierzyć to, że okej, mi dzisiaj nie wychodzi śpiewając, grając na pianinie, jutro będzie lepiej, tylko muszę przetrwać to złe słowo. Muszę, a czasami przetrwać tak, dzisiaj tę godzinę, bo chcę ćwiczyć, chcę to robić codziennie i pojawiać się w tej pracy codziennie. Teraz faktycznie lepiej mi się śpiewa, a to dopiero tylko 2 miesiące. Dziękuję bardzo za oglądanie.